spodziewałeś się, nie spodziewałeś się? Ciężkie głupie pytania, no przecież jak się mogłem spodziewać? No, przyjechałem tutaj dobrze wystąpić, zaliczać podejścia. Zamierzenia się po prostu, takie jakie były założenia przed startem, spełniłem, myślę, że chyba nawet nieźle. No i dało taki wynik, dał medal, nie liczyłem na medal, aczkolwiek walka była bardzo dobra. No i zdobyłem ten medal. Gdzieś tam no praktycznie idealne, no jedno podejście tylko nie zaliczone, ale idealne zawody, można powiedzieć. No to co ja trenowałem, ja, szczerze powiedziawszy, normalny cykl do przygotowań do Mistrzostw Świata trwa około pół roku. Ja trenowałem no 4 tygodnie na obozie w Smale. No to jest dużym sukcesem, że 4 tygodnie się pozbierać na tyle, żeby zdobyć medal Mistrzostw Świata. To, że tutaj zlutowałeś w Wrocławiu, kibice Polacy, coś to więcej dało? Żona na miejscu, kibice, dzieci? Kibice fantastyczni, w ogóle atmosfera na zawodach fantastyczna. Ja miałem okazję już startować 2 razy w Polsce na międzynarodowych zawodach. Za każdym razem było tak samo. Ta sztanga wydawała się lżejsza. Z którego medalu się bardziej cieszyłeś? Czy się z Wrocławia, czy tego z Londynu? No, igrzyska są raz na 4 lata. Wtedy była radość. Teraz po prostu wykonałem swoją robotę.